Moi drodzy przyjaciele, bardzo serdecznie witam Was. Dzisiaj dam taką informację krótką, postaram się krótką, ale treściwą informację na temat właśnie tego przedziału czasowego od 12 do 21 grudnia. Co najważniejsze jest dla Was, moi drodzy, najważniejsze w tym czasie dbać o siebie. I mentalnie, i emocjonalnie, i fizycznie. Nie wchodzić w żadne konflikty, żeby nie obniżać swojej wibracji. Bardzo, bardzo ważne jest utrzymać się na wysokim, wibracyjnym poziomie. To jest bardzo ważne dla każdego z nas. Tak jak już mówiłam też w poprzednim przekazie, obowiązkowa. Zadbać o ciało fizyczne. Dlaczego na tym nalegam? Dlatego, że u wielu z nas świadomość poszła już naprawdę bardzo wysoka. Natomiast hamuje ciało fizyczne, a tu będą składać się wszystkie czynniki. I stan emocjonalny, stan duchowy, stan świadomości i stan ciała fizycznego. Wielu z Was pisze i dzwoni i mówi, że bóle męczą, że cały czas jestem zmęczony, nie mam siły do działania, niczego mi się nie chce. To dlatego, że brakuje energii. Energii w ciele fizycznym, ją trzeba kumulować. Nie kierować swoją uwagę na byle co. Nie rozpraszać swoją energię, utrzymywać ją w sobie. Jak wy możecie sami dać, tak powiem, ocenę swojemu stanu, na jakim jesteśmy, jesteście, etapie, tylko tak jak już kiedyś mówiłam i nieraz mówiłam, tylko po Waszym życiu, jak wygląda Wasze życie. Czy wystarcza Wam energię od rana do wieczora? Funkcjonować na pewną siłę. Czy Wam wystarcza tylko energię do południa lub parę godzin po wstaniu i znów zmęczone? Wy sami, nikt inny, tylko Wy możecie ocenić, na jakim jesteście etapie swojego rozwoju i gdzie Wy pójdziecie. Dlatego i ten mój apel, dlatego to, ta moja prośba, zadbać też o ciało fizyczne. Tak dużo było dana różnych praktyk od różnych nauczycieli. Wybierzcie dla siebie te, które Wam odpowiadają. I praktyki energetyczne i praktyki fizyczne. Bo już powtarzam się, wasza świadomość poszła wysoka, a ciało fizyczne nie nadążywa tylko dlatego, że ciało fizyczne to jest gęsta energia, ono jest ciężkie. I dlatego taką uwagę trzeba jemu jak nigdy przeznaczyć teraz, w tym przedziale czasowym. Ja podzielę się jeszcze raz z Wami, co ja robię fizycznie. Obowiązkowa swojej praktyki od rana dla ciała fizycznego. Joga i swoje ćwiczenia, które ja od lat wykonuję. Obowiązkowa chodzę po trawie, teraz po śniegu. I później, jak ja to mówię, wskakuję pod prysznic kontrastowy, czyli gorąca, zimna, gorąca, zimna woda. Tak, zmieniam wodę siedem razy, bo siedem czakr. I kończę na zimnej wodzie i dość długo, długo pod zimną wodą stoję. Wtedy rozgrzewa się ciało. Niesamowite. To żadna was kawa nie pobudzi. Kto jeszcze pije kawę? Nic was tak nie postawi do pionu, jak prysznic kontrastowy. Jedyne, kto nie może brać prysznic kontrastowy, kto jest po zawale, kto ma problemy z krążeniem, to trzeba po prostu skonsultować się z lekarzem. Czy może taką procedurę Zastosować w swoim życiu. Co jeszcze robię, to właśnie te praktyki energetyczne, które ja daję na swoich warsztatach i stosuję ich od lat. One też taką energię dają ci na cały dzień, a wieczorem. Oczyszczam się. Jednakrotnie mówiłam, to zajmuje 5-7 minut rana i 3-4 minuty wieczorem. Między innymi chcę powiedzieć, że ostatni warsztat, który miałam, trzeci, czwarty poziom, to właśnie aktywacja układu szakralnego, to zawsze po warsztatach dzielę się z wami no, swoimi odczuciami. Była taka moc, bo tak niesamowity ten był warsztat. Może Wam się wydaje, że ja za każdym razem tak mówię, że niesamowity. Tak, bo ludzie przychodzą nowie inni, bardziej świadomi niż byli 5 lat temu, kiedy zaczynałam prowadzić te warsztaty. Ale naprawdę moc była przeogromna i widziałam to i zmęczenie. I zadowolenie z warsztatów. I ja byłam bardzo zadowolona, że dałam siebie tak dużo. My nawet nie skończyliśmy o 18, tylko później, bo zabrakło czasu, tak dużo tych praktyk, którymi, którymi się dzieli, tak dużo. Ponieważ minęło tylko trzy miesiące między pierwszym, drugim, a trzecim, czwartym poziomami, ja zawsze pytam uczestników, co się zmieniło w życiu. Takie zmiany, które tak szybko teraz zachodzą, tak szybko, nad którymi kiedyś trzeba było pracować miesiącami, może lotami. Teraz takie zmiany zachodzą w ludziach. To jest coś pięknego. I wy sami to widzicie po tym czasie, jak on leci. On coraz szybciej i szybciej. Tylko wstajesz i już idziesz spać. I to jest cały dzień. I trzeba być tak zorganizowanym, żeby duże Pracę wykonać. Życie nie polega tylko na pracy i pracy i pracy. Nie. Też mówiłam o tym, trzeba umieć i pracować, i odpoczywać. Ma być równowaga, nie może, można wpaść w protekcjonizm i nie można nic nie robić. Ale wracając do tego czasu, do 21 grudnia, to raczej pozwólcie sobie nie przepracować się. Pozwólcie sobie na takie dogadzenie sobie i swojemu ciału fizycznemu. I chcę jeszcze powiedzieć, że to nie jest tak, że 22 grudnia we wstaniecie i będziecie w nowym świecie i zobaczycie, że za oknem inny świat. Nie, to nie tak. Dla niektórych będzie wydawać się, że nic się nie zmieniło. Jak było wczoraj, tak jest dzisiaj i tak będzie. I co oni tam mówili o jakimś tam przejściu, o jakichś tam zmianach? Nic się nie stało, ja nic nie zobaczyłam, nic nie czułam. Każdy zobaczy i każdy odczuje. Po tym, jakie będę zbierać dla Was programy, przerabiać czy w trójce, czy w czwórce, wy sami to odczujecie. Sami. Jak będą odchodzić ludzie, którzy nie będą pasować do waszych wibracji i pojawiać się nowe. I jakie to będą ludzie, na jakich wibracjach będą pracować razem z wami, to będę zbierać was i mnie również. Ja mówię was, ja mam na myśli wszystkich nas. Tylko po naszych wibracjach. Podobne, przeciąga podobne. Także Starajmy się jednak utrzymać się na wibracjach wysokich, a kto gdzie pójdzie, to życie pokaże. Tam, gdzie dusza wybrała, tam ona i pójdzie. I nikt z nas nie jest ani lepszy, ani gorszy. Ktoś musi zostać w trójce, ktoś przez czwórkę, w piątkę pójść. Każdy pójdzie tam, gdzie jego dusza zaplanowała. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Dziękuję, że jesteśmy razem i mam nadzieję, że stworzymy taką społeczność już nawet tu na tym kanale, jak widzę, jak wspierają się wzajemnie ludzie. I dziękuję za to, że pomagacie mnie. а я делюсь с вами. С вами была Ирина.